Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku propozycja rewelacyjnej sałatki. Sałatka, tak jak już widzieliście w tytule, pieczona papryka w jogurcie naturalnym i z kilkoma dodatkami. Bardzo smaczna, wręcz bym powiedział, po prostu bomba smakowa. Z czym taką sałatkę możemy jeść? Możemy jeść ją samą i możemy też ją zjeść z różnymi potrawami. A z czym ta sałatka smakuje najlepiej? Zapraszam na film. W filmie Wam powiem, z czym ta sałatka smakuje najlepiej. A teraz bierzemy się do pracy i zaczynamy. A całą sałatkę zaczynamy od przygotowania sobie papryk. No jak widzicie, u mnie są trzy czerwone papryki. Kolor papryki jest dowolny, ale ja tutaj preferuję czerwoną, dlatego że ta sałatka właśnie dzięki czerwonej papryce bardzo ładnie się prezentuje. Ale oczywiście, jeżeli zrobimy różną kolorową, też będzie super. Trzy papryki, około 750 gram, tyle one mają. Co teraz z nimi zrobię? Papryki dobrze umyję teraz zimną wodą i je wytrę, ale zanim pójdę umyć papryki, możemy sobie teraz włączyć piekarnik, ustawić go na około 200 stopni, bo papryczki za chwilę będziemy piec w piekarniku. Papryki mam umyte, wytarte, odkrawam tylko zielony ogonek. Proszę bardzo, pierwsza gotowa, druga i trzecia. I co teraz zrobimy? Biorę naczynie, w którym to będziemy zapiekać. Ustawiam sobie papryki tak, żeby powiedzmy nie dotykały siebie. Proszę bardzo. I teraz papryki wstawiam do piekarnika i papryki pieczemy, aż zmiękną i skórka się zarumieni, a nawet delikatnie się przypali. No ja myślę, że około 20 minutek, 25 minutek w zupełności powinno wystarczyć. No to papryki w piekarniku, a my teraz w tym czasie no możemy przygotować sobie pozostałe składniki, które tutaj będziemy potrzebowali. A od czego zaczniemy? 5 ząbków czosnku, takie u mnie, proszę zobaczyć, dość sporawe te ząbki. Możecie dać 6, a nawet 7, to już w zależności od tego, jak bardzo lubicie czosnek. I czosnek albo przeciskamy przez praskę, albo ścieramy na tarce, na tych właśnie najmniejszych oczkach. Czosnek posiekany, odstawię sobie go na bok. Teraz, co możemy sobie jeszcze przygotować? Pietruszka, pietruszki nie za dużo, taki, proszę zobaczyć, kilka mam tutaj łodyg, no nie wiem, może 10. Odkroję tą grubszą część i teraz pietruszkę posiekamy sobie, ale nie musimy jej mocno siekać, wystarczy, że ją sobie, proszę bardzo, raz przekroimy i teraz ewentualnie, jeżeli gdzieś jeszcze została dłuższa łodyga, to możemy ją sobie przeciąć. Proszę bardzo, pietruszka gotowa. Pietruszka posiekana, czeka sobie już na salaterce. Co teraz? Teraz szczypiorek, może być z cebulką. Cebulkę najpierw sobie odkroimy. Cebulkę pokroimy na samym końcu, ale cebulki nie musimy dawać, może być sam szczypiorek. A jak pokroimy szczypiorek? No szczypiorek, jakbyśmy mogli, pokroimy sobie go tak w takie prążki, ale pod ukosem. Proszę zobaczyć, zaraz Wam tutaj pokażę. Oczywiście szczypiorek jest umyty. O, proszę bardzo, tak. Pokrójmy sobie szczypiorek. Szczypiorek pokrojony. Została mi jeszcze cebulka. Cebulkę przekroję sobie na pół. I teraz tutaj wzdłuż, proszę zobaczyć, na takie mniejsze części. Ona i tak tu się ładnie rozleci, proszę zobaczyć. Oczywiście cebulkę możemy dawać, a nie musimy. Możemy dać sam szczypiorek. I tak samo szczypiorku widzieliście, dużo nie mieliśmy. Jeżeli macie mały, cienki szczypiorek, tak samo możecie użyć mały, cienki szczypiorek. Nie musimy robić na takie duże kawałki z dużym szczypiorkiem, jak ja tutaj Wam zaprezentowałem. Szczypiorek mamy gotowy. Pietruszka i czosnek. No teraz pozostało tylko poczekać, jak upieką się papryczki. No i proszę bardzo. Papryczki upieczone, proszę zobaczyć, zaczęły tutaj się zarumieniać. Już nawet delikatnie się przypaliły. I ja to piekłem chyba około dokładnie 20 minutek, może kilka minutek dłużej. Teraz poczekam, żeby troszeczkę sobie ostygły. Papryki zaczynają stygnąć. Teraz przekroję sobie ją tutaj na pół. Wtedy ona mi też tutaj wystygnie szybciej w środku. Co musimy teraz z tymi paprykami zrobić? No musimy oczywiście wydrążyć tutaj całe gniazdo nasienne. Proszę zobaczyć, nawet troszeczkę soku wyleciało. O, proszę bardzo. Pierwsza papryczka
a dokładnie jej połówka gotowa. No i tak zrobię teraz z wszystkimi paprykami. One teraz mi szybciej wystygną. No i papryczki, proszę bardzo, gotowe. Teraz przygotujmy sobie miskę, bo do tej miski będziemy od razu wrzucać papryczki, które pokroimy. I papryczki, tak jak mamy te ćwiartki, a dokładnie połówki, przepraszam, kroimy sobie na paseczki. Tych paseczków nie przekrawamy już w poprzek, tylko zostawiamy właśnie takie paseczki, jakie są. Jak będą bardzo długie, też takie właśnie zostawiamy. Na tym tutaj właśnie ta sałatka polega. Proszę bardzo, już Wam pokazuję takie paseczki. No powiem Wam, jeszcze są troszeczkę ciepłe, ale są naprawdę bardzo smaczne. I teraz jeszcze jedna uwaga. Jeżeli byście chcieli na przykład ściągnąć sobie skórkę z papryki, możecie to zrobić. Ja tego nie robię. Skórka, najwięcej witamin zawsze jest w skórce, zawsze to powtarzam. Bardzo rzadko ściągam skórkę z warzyw. No to kontynuujemy krojenie papryczki w paseczki i za chwilę będziemy wszystko komponować. Papryczka pokrojona, powiem Wam szczerze, posmakowałem sobie ją, ale bardzo smaczna. No to teraz zaczynamy. Co teraz tutaj damy? No oczywiście wsypujemy szczypiorek, pietruszka, oczywiście czosnek, no i teraz tak, sól. Sól dajemy oczywiście do smaku. Ja tutaj wsypuję jedną płaską łyżeczkę, troszeczkę pieprzu, z pieprzem tak samo dajemy do smaku. I teraz jogurt naturalny. Ja mam tutaj 120 gramów. Na razie tego jogurtu dam tylko tyle. Zobaczymy, czy będziemy go dorzucać, czy nie. Ja nie chciałbym, żeby ta sałatka mi tutaj w tym wszystkim pływała. Co jeszcze tutaj dodam oprócz jogurtu? Dodam tutaj jedną łyżeczkę majonezu, ale Wy tego dodawać nie musicie, jeżeli nie chcecie. Ale jeżeli lubicie majonez, jak najbardziej musicie taką łyżeczkę tutaj dodać. No i teraz musimy to wszystko dobrze wymieszać, ale róbmy to starannie tak, abyśmy tutaj nie połamali papryczek. Proszę zobaczyć, ja mam przemieszane i u mnie tutaj nic nie pływa i dla mnie to jest idealne. Jeżeli lubicie, żeby tego sosu było trochę więcej, możecie śmiało dodać jeszcze jeden jogurt naturalny albo na przykład dużą łyżkę majonezu. Ja sobie teraz to posmakowałem, sól i pieprz w proporcjach idealnych. No teraz pozostało mi tylko to wyłożyć ładnie na salaterkę i zaprezentuję Wam, jak to wygląda, a smakuje naprawdę rewelacyjnie. No i sałatka gotowa. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, a uwierzcie mi, smakuje po prostu obłędnie i możemy ją jeść samą, możemy ją jeść sobie z jakimś mięsem, a powiem Wam, z czym najlepiej smakuje. Najlepiej smakuje z krewetkami. Dla mnie osobiście z krewetkami i ta sałatka to jest po prostu połączenie idealne. Mam nadzieję, że film się spodobał. Zapraszam na mój kanał, jest wiele ciekawych propozycji. Sałatki, surówki, playlista, robimy własne przetwory. Dla każdego coś dobrego. Teraz pamiętajcie, dzwoneczek, łapka do góry, subskrypcja, napiszcie jakiś komentarz pod filmem. Zapraszam na moje kolejne filmy. Życzę wszystkim smacznego. Do zobaczenia. Cześć!